Hello there. Łapiąc oddech od tych wszystkich materiałów dotyczących Passionways Grai, która swoją drogą kolejny rok z rzędu wygrała nagrodę Saturna 2024 za najlepszy serial animowany, to teraz zobaczmy najciekawsze Star Warsowe newsy, a dziś o, oczywiście, dramie. Kto jest winny za porażki Disneya? Oczywiście, fani. Znamy dokładne daty premier wszystkich nadchodzących filmów Star Wars. Mroczne Widmo, znowu w kinach, czy kasowo pobije film o Rey? Akolita, znamy dokładną datę premiery oraz wyciekły zdjęcia z ów serialu. Wiemy, kto będzie złą postacią w czwartym sezonie. Mandalorianina. Mace Windu powróci do Gwiezdnych Wojen? Obi-Wan błaga o drugi sezon Kenobiego, największy Star Warsowy troll. Roku 2024? Nigdy wcześniej nie ujawnione ciekawostki dotyczące prequeli? Czy otrzymamy serial o Jedi ocalałym? I na końcu o zupełnie nowych Star Warsowych grach. Wielkie dzięki za zostawienie lajka, bo tak każe obyczaj. Jedziemy. Kolejny tydzień, kolejna drama. O co poszło tym razem? Dyrektor wykonawczy Disneya obwinia, o Boże. Oh shit, here we go again. Dyrektor wykonawczy Disneya obwinia za porażki rasistowskich, seksistowskich fanów. Newsletter ujawnia korporacyjną arogancję stojącą za upadkiem domku myszki Miki. Czyli już wiemy, że będzie się działo. Cytat. Wszyscy mówią, to filmy głupcze, co jest rzeczą łatwo do opowiedzenia dla ludzi. Bardziej atrakcyjne filmy to świetny sposób na przeskoczenie kwestii politycznych, ale coraz częściej nasza publiczność lub część publiczności, która została upolityczniona, utożsamia postrzegany przekaz w filmie w kwestii jakości. Nie powiedzą, że uważają upodmiotowienie kobiet za niesmaczne w The Marvels czy Gwiezdnych Wojnach, najnowszej trylogii z Daisy Ridley w roli głównej, ale powiedzą, że nie lubią tych filmów, ponieważ są złe. Tak więc rób lepsze filmy staje się kodem dla rób filmy, które są zgodne z regresywnymi stereotypami płci lub stawiają mężczyzn na pierwszym planie narracji. O Boże... Posłuchajcie, powiem wam parę niewygodnych prawd. Gwiezdne Wojny to franczyza zdominowana przez facetów. To chyba oczywiste. Czy niektórym z nich przeszkadzają babeczki i woleliby, żebyśmy zamiast Rey mieli takiego Reymana? Ale oczywiście nie tego z gier jako główną postać? Oczywiście, że tak. Czy to uratowałoby sequele? Oczywiście, że nie, bo nie taki był główny problem tej trylogii. Przecież Kylo Ren był wyśmiewany w siódmej części, a dopiero później został doceniony, bo jego postać miała jakikolwiek story arc. A taka Ahsoka stała się ulubioną postacią wielu fanów Star Wars po tym, ile przeszła w Wojnach Klonów. Ale o Boże, jak to może być? Przecież to jest babeczka. O Boże, szok, czyżby od tego, co ona ma pomiędzy nogami? Bardziej liczyła się dobra historia. No nie może być. Ale kto wie, no wiecie, w końcu nigdy nie widzieliśmy jej nago, więc kto tam wie, co ona ma między tymi nogami i może właśnie dlatego to podświadomie faceci oglądali Wojny Klonów i ją lubili. O kurwa. I jak możemy przejść dalej w artykule, nie tylko fani, ale i krytycy nie lubią ostatnich produkcji Disneya, gdzie wiodącą rolę grają kobiety. Tylko tyle, że krytycy też nie są tak entuzjastycznie nastawieni do najnowszych produkcji Disneya. Filmy takie jak Wish, The Marvels i Haunted Mansion wypadły słabo na Rotten Tomatoes. O kurwa. Taki mój mały rant, po prostu męczy mnie ta cała polityczna scena kręcąca się wokół Disneya i Gwiezdnych Wojen. Czy niektórzy fani Star Warsów są hejterami i nie mogą zdzierżyć faktu, że kobieta przewodzi w Gwiezdnych Wojnach? Tak. Czy to większość fanów? Nie. I smutne jest to, że tego typu informacje wychodzą nawet z samej góry Disneya, że wiecie, ebać fanów, zero winy po naszej stronie i tego jest dużo, a słowa takie, jak powiedziała Daisy Ridley, broniąca fanów Star Wars, są teraz mniejszością. A oczywiście oliwy do ognia może dolać serial Star Wars Acolyte, ale o tym za chwilę, oraz nadchodzący film o Rey, ponieważ znamy już oficjalne daty kolejnych ekranizacji. Na raporcie kwartalnym Disneya dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, na przykład otrzymaliśmy zaktualizowaną listę filmów Disneya na kolejne lata, w tym Gwiezdnych Wojen, i jak możemy zobaczyć, kolejne Star Warsowe ekranizacje, jakie nas czekają, to 22 maja 2026 roku film o Rey Skywalker, 18 grudnia 2026 roku Mandalorian i Grogu, 17 grudzień 2027 Dawn of the Jedi, czyli Świt Jedi, i jak podawały ostatnie wycieki, 2028 film podsumowujący Mandoverse. Mają rozmach, skurwysyny. Ja aż nie mogę uwierzyć, że po ponad 6-letniej przerwie, w przeciągu 3 lat dostaniemy 4 gwiezdnowojenne filmy. Miejmy tylko nadzieję, że nie będą miały low groundu. Jednak o dziwo, filmem o Gwiezdnych Wojnach, który zobaczymy, że w tym roku będzie...
Mroczne widmo z powodu 25 urodzin na Dzień Gwiezdnych Wojen 4 maja tego roku ma otrzymać ponownie premierę filmową. Łomatko, pierwszy epizod w kinach. Pomyślcie tylko, co będzie, jeśli w 2024 roku 25-letni film zarobi więcej niż nadchodząca ekranizacja o Rey. A jeśli mówimy o czasach Mrocznego Widma, to... Drugi sezon Andora zakończył już swoje zdjęcia, a Acolyta i Skeleton Crew są już w 100% gotowe do premiery. Zgodnie z moimi przewidywaniami, jako pierwszy zobaczymy Star Wars Acolyte, który ma mieć premierę już 5 czerwca tego roku. Moim zdaniem news jest prawdziwy i to nie jest przypadek, ponieważ miesiąc wcześniej mamy mieć premierę Mrocznego Widma, a coraz to kolejne informacje podają, że Acolyta, który na początku miał się dziać 200 lat, później 100, a teraz 50 przed prequelami, więc według mnie będą chcieli wykorzystać hype ponownej premiery Mrocznego Widma, by w ten sposób wypromować jego prequel, czyli Star Wars Acolyte. Dodatkowo wyciekło parę zdjęć z tego serialu, nie mogę pokazać więcej, bo za takie coś w przeszłości Disney zrobił mojemu filmowi. Do it. Dlatego resztę macie w linku w opisie, a nawiązując do pierwszego newsiku dramy, no to serial ma skupiać się na postaciach kobiecych i to ostro, więc no cóż, w czerwcu czeka nas ostra gównoburza, szykujcie popcorn. A jeśli mowa o innych serialach, to... Czy dowiedzieliśmy się, kto będzie złym charakterem w czwartym sezonie Mando lub w filmie Mandalorian i Grogu? A może być to... Nasze obawy się potwierdziły. Jakimś cudem Moff Gideon wrócił. That person that is Moff Gideon that went over that cliff could be a clone. It's very possible. And obviously easy to clone me without facial hair, I think. So I think anything's possible. You never die in the Star Wars universe. I could be back. Nie, Boże, proszę, nie! Nie! Te teorie, które były zaraz po finale trzeciego sezonu, miałyby być prawdziwe. Kurwa, Gideon, wyhamuj trochę z tymi powrotami, bo z ilością to zaraz mnie przebijesz. Czy kolejnym show na Disney Plus może być samodzielny serial o... Mace Windu? Jak to możliwe, spytacie? Aktor grający naszego bohatera Samuel L. Jackson uważa, że Windu przeżył i chce swojego powrotu do Gwiezdnych Wojen? Moim zdaniem taki serial mógłby być 100% prawdziwy. W końcu postać Mace'a jest do dziś bardzo lubiana w uniwersum Gwiezdnych Wojen i to samo można powiedzieć o aktorze, który do dziś aktywnie współpracuje z Disneyem. Co może zaprzeczać tej teorii, to co dowiedzieliśmy się na temat ostatniego sezonu Parszywej Zgrai. Ma ona rzekomo być wielkim podsumowaniem całej spuścizny gwiezdnowojennej Lucasa. Czyli może to oznaczać, że twórcy już trochę chcą wycofać się z tego okresu i skupić się na nowych rzeczach, na przykład czasach przed prequelami, takich jak Acolyta, czy nadchodzący film Świt Jedi. Jednak osobiście nie zdziwię się, gdy zobaczymy na przykład ducha mocy Mace'a w nadchodzącym filmie o Rey. I powiem wam 100%. Jak chcą, to niech idą w tę szaloną teorię, że Mace Windu przeżył. Niech zrobią o nim show. Skoro mieliśmy Ahsokę, Andora, Kenobiego, o właśnie Kenobi, porozmawiajmy o człowieku, który stoi najwyżej. Ewan McGregor, aktor grający Kenobiego, błaga o drugi sezon serialu? Na pewno musi spotkać się z tego typu nagłówkami, jeśli śledzicie bieżące newsy. A chodziło o tę wypowiedź na tegorocznym Megaconie. Can everyone write to Disney? I'll give you some email addresses at the end. I'll just say, dear Disney, let's have a bit more of Obi-Wan Kenobi, please. Nazywanie tego błaganiem to według mnie spora przesada, aczkolwiek widać, że aktorowi zależy na drugim sezonie i no niestety, Lucasfilm nie planuje w najbliższym okresie czasu wskrzesić Kenobiego. Po pierwsze, o czym mówi drugi sezon? Po drugie, już z pierwszym mieli duże problemy. Niemożliwe. Ponieważ w przeszłości, jeśli śledzicie newsy od bardzo, bardzo dawna, pierwszy sezon, który przecież wcześniej miał być filmem, borykał się, powiem dyplomatycznie, z wieloma problemami. Jednak w przypadku tego, jak i poprzedniego newsa, jeśli fani narobią wystarczająco dużo szumu, to może podłapać to Disney i może w przyszłości coś się wydarzy. A najlepsze jest to, że rzekoma kontynuacja Kenobiego miała zostać ujawniona w poprzednim tygodniu, ponieważ... Jak magazyn Empire strollował fanów Gwiezdnych Wojen, w szczególności prequeli, w tym mnie, wyskakując jak z Jabba z konopi z szokującą informacją: Hello there, jutro, 17:00. Ło,
Matko, czy oni robią drugi sezon Kenobiego? Chwila, te info wyszło zaraz po pozwie od Ginny Carano. Czy to jest tak w przypadku Mando i Grogu? Że to rzekomo miało przykryć dramę o Rey i oni teraz ujawniają kontynuację Kenobiego, żeby ta sprawa z pozwem przycichła? W internecie zagrzmiało. Ludzie mieli nastawione streamy na 17, a ja wcale nie byłem obsrany i już wiecie, nie tworzyłem sobie miniatury. I co? Co to? Gdzie drugi sezon Kenobiego? Empire ujawnił, że Hellholder oznaczało, że z powodu 25 lat Mrocznego Widma wypuszczają nowy odcinek poświęcony prequelom? Jak możecie się domyślać, ludzie z tego powodu byli bardzo szczęśliwi. Co? To przez co się stresowałem przez ostatnie 24 godziny? Jednak otrzymaliśmy od Empire bardzo dużo ciekawych informacji na temat prequeli, a przede wszystkim pierwszego epizodu Mroczne Widmo. Niektóre były dosyć szokujące, jak na przykład informacja, że... Aktor grający Palpatina potwierdził, że... wykonywał rozkaz 69? Informacja pochodzi z wywiadu dla Empire z poprzedniego newsa, gdzie z powodu tematyki prequeli ujawnione zostało wiele innych rzeczy, na przykład, że aktorzy, chociażby Natalie Portman, bała się występu w Star Warsach, ponieważ uważała, że będzie to koniec jej kariery, bo będzie kojarzona tylko i wyłącznie z Padme z Gwiezdnych Wojen. Czy na przykład George Lucas kazał dosłownie drzeć się Palpatinowi, co dało nam ikoniczną scenę... Lub że Liam Neeson czy Ian McGregor nie rozumieli i byli przeciwni hejtowi na postać Jar Jara po premierze Mrocznego Widma, która można powiedzieć była większa od hejtu na sequele. A o tym, czy hejt utrzymał się, przekonamy się podczas tegorocznej premiery Mrocznego Widma, a jeśli nie jesteśmy już przy prequelach, porozmawiajmy o osobie, która przeżyła rozkaz 66. Serial o Jedi ocalały, coraz bardziej możliwy, aktor wcielający się w tytułowego Kala po raz kolejny chce, by jego postać zadebiutowała na naszych ekranach, ponieważ ponownie, zapytany o taką możliwość, powiedział: to musiało być właściwe, rozumiem przez to, że musi w jakiś sposób kontynuować historię lub postać. Nie chcę, żeby po prostu pojawił się i stał i tam był. Chcę, żeby coś znaczył i żeby miał znaczenie dla samej postaci, więc to musiałoby mieć sens, ale w odpowiednim kontekście tak, absolutnie. I dodam jeszcze, że już w przeszłości pojawiły się plotki o takiej możliwości. Niewątpliwie gry są teraz najważniejszą częścią popkultury, więc seriale czy filmy o ich bohaterach stają się coraz bardziej realne. No i w końcu przecież trenował on pod okiem samego Luke'a Skywalkera. Hold it. You get two lightsabers? Well, technically one, but I can split them. You never gave me two lightsabers. A jeśli mówimy o świecie gier, ostatnio mieliśmy wysyp nowych informacji na temat na przykład wielkiego kolabu Epic Games i Disneya. I właśnie o tego typu nowinkach chciałbym z wami porozmawiać razem na streamie, do którego link widzicie na ekranie. Ocenimy, na jakie nadchodzące tytuły jest największy hype. Czy wolibyście zobaczyć trzecią część Battlefronta, czy na przykład niedawno zapowiedzianą nową grę o Mandalorianinie. Także zapraszam na live'a, wielkie dzięki za lajki i suby, specjalne podziękowania dla wszystkich wspierających jedyne słuszne Imperium. Pamiętajcie o ekskluzywnych, wczesnych reakcjach na kolejny epizod The Bad Batch w podziękowaniu za wspieranie kanału. A póki co tyle z mojej strony, trzymajcie się i niech moc będzie z wami.